Więc od razu, jak się dostałem, to poszedłem do rektora Malajkata i zapytałem, Panie profesorze, bo ja mam psa i jest taka sytuacja, że on mi pomaga zarabiać, więc albo Pan nas przyjmie obydwu, albo będę musiał zwolnić komuś miejsce. Problem polega też na tym, że w Polsce sylwester nie trwa w Sylwestra, tylko trwa już tydzień przed Sylwestrem, a potem tydzień po, ponieważ oszołomy sobie muszą postrzelać. Może być to oznaka patologicznie zbyt silnego przywiązania do opiekuna. Co to znaczy ukarać psa? Wolno karać psa? bo ubranie psa w buty nie załatwi tematu, że on jest niesprawny i nie ma kondycji, żeby się wybrać na taką wyprawę. Dzień dobry, dziś o tym, co mówią psy. Moimi gośćmi są Michał Dąbrowski, przedstawić jako psychologa, jeżeli pozwolisz tak po swojemu, Zapraszam. behawiorystę i autora książki Trener Twojego Psa. Dzień dobry. Cześć, jest też z nami Nero, najważniejsza tutaj psiosoba. Gdybyś mógł na początku, bo taka jest tradycja tego wideokastu się storie, opowiedzieć jego historię, waszą w sumie. Jak to mhm. doszło do tego, że się spotkaliście i ile lat jesteście razem? Nero ma prawie 14 lat. Jak, jak teraz rozmawiamy, to jeszcze w zasadzie tydzień do jego urodzin 14? Jest wzięty z hodowli. Był to pies, o którego prosiłem przez 10 lat moich rodziców, jak byłem młody, a trafił się w końcu po maturze, gdzieś tam znaczy przed maturą jak w byłem liceum, młody. jeszcze wtedy. Był psem ostatnim z miotu, którego wzięliśmy ze względu na asymetrię na oczach. Jak widzisz, on ma te dwie czarne wyspy, jedną ma takie całe, całe czarne oko, a drugie ma takie niesymetryczne, więc dlatego został ostatni, nie, nie chciał być wzięty, co wydaje się skandaliczne z perspektywy czasu. No i jest ze mną od 14 lat i kiedy go poszliśmy pierwszy raz do psiego przedszkola i tak się zaczęła moja przygoda z y, nauką o psach, bo zainteresowałem się tym tematem i na początku hobbystycznie, a potem już profesjonalnie zacząłem y, działać z psami. Co Nero ma wspólnego z Akademią Teatralną, w której mieszkał przez 4 studiował lata? Studiował na Akademii studiował, Teatralnej. tak, studiował. pies, <laughs> to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście, no mamy taką historię, bo kiedy zdawałem pierwszy raz do Akademii Teatralnej w Warszawie, rzeczywiście to dostałem się i to był problem, bo ja wtedy już mieszkałem sam z Nero i zarabiałem sam na swoje utrzymanie, a Nero pomagał mi w pracy. Jako psi profesor on asystował mi przy zajęciach, też ze szczeniakami, uczył ich poprawnej komunikacji, chodził ze mną na spacery z psami, które się obawiały innych psów, więc był takim psim nauczycielem i w związku z tym nie mogłem sobie pozwolić, żeby on ze mną nie mieszkał, a z drugiej strony specyfika zajęć w Akademii Teatralnej jest taka, że zajęcia są od rana do wieczora, więc nie mogłem go też zostawić przez cały dzień w mieszkaniu, więc od razu jak się dostałem, to poszedłem do rektora Malajkata i zapytałem, panie profesorze, bo ja mam psa i jest taka sytuacja, że on mi pomaga zarabiać, więc albo pan nas przyjmie obydwu, albo będę musiał zwolnić komuś miejsce. I rzeczywiście tak powiedziałem, profesor powiedział, że nie ma nic przeciwko, no tylko dziekan Perchuś musi wyrazić zgodę i później ta sama rozmowa z dziekanem i okazało się, że Nerus na 4 lata zamieszkał w akademii. Brał udział w zajęciach, w wykładach, ale większość czasu spędził w dziekanacie odpoczywając sobie tak jak teraz. A czy zagrał w jakiejś reklamie albo filmie? Brał udział w filmowej etiudzie rzeczywiście z wydziałem reżyserskim grał w filmie kostiumowym i ze mną też oczywiście w reklamach nie. Ale w kilku kursach, które kręcimy też razem e, dla moich podopiecznych, bo, bo kręcimy też kursy online i webinary, więc, e, więc praca z kamerą to jego koń. Czyli całe życie pracuje. Teraz już jest na emeryturze. Płacisz mu za to? E, absolutnie. Bardzo Płaciłeś? dużo smaczków, zabawek, e, czesania, miziania, głaskania. Tak. Czyli uczciwy e, pracodawca. Ta. Masz też drugiego psa, którego dzisiaj nie ma, ale opowiedzmy też o nim. Koda, trzyletni owczarek australijski demon, tajfun energetyczny, którego mogę wziąć następnym razem dla kontrastu, żeby zobaczyć, że nie każdy pies behawiorysty jest taki idealny i spokojny. No i cóż, też jest wziętym psem z hodowli w wieku dwóch, dwóch miesięcy, 10 tygodni w zasadzie. Jeszcze nie pomaga mi w pracy, jeszcze nie jest na to gotowy, bo świetnie się komunikuje z psami, ale roznoszą go emocje, kiedy są różne motywatory, takie jak jedzonko czy, czy zabawki. W związku z tym z nim pracujemy osobno. Eee, trenuję też z moją narzeczoną Milaną Agility. Więc psie sporty to jest taki bardziej kierunek Kodzisława. Anero, a Nero jak wiemy, mniej ze sportami miał do czynienia, psimi ze względu na problemy z kręgosłupem I, i różne takie z układem ruchu, w związku z tym on był wykluczony z takich dynamicznych sportów i teraz Kodzisław ma tę przyjemność. Jestem zaskoczona tym zdaniem, które powiedziałeś, że nie każdy pies behawiorysty jest doskonały. Oczywiście. Czy to oznacza, że nie każdego psa da się wychować, nauczyć? Nauczyć czego? wychować w jakiś sposób wychować w sensie mm, posłuszeństwa, ale też takiego jego spokoju, tak? Bo posłuszeństwo wobec człowieka, czyli na przykład nie, wiem, nie zaczepianie innych psów, mm -hmm. e, nie ciągnięcie się na smyczy. No problemów tych psich jest tak. wiele. E, to jedno, ale też wychować w znaczeniu jego spokoju, że on nie jest e, tak jak twój Idealny, mm -hmm. nierozproszony. Nie. Każdy, pamiętam, że w, ja chciałam tutaj zaznaczyć taką rzecz, że nie było cię tutaj jeszcze w tym naszym pokoiku nagraniowym i był sam Nero mm -hmm. i ja weszłam i on się nie ruszył. I potem ciebie zapytałam, jak to jest możliwe, bo pierwsze co robią moje psy to biegną do drzwi zobaczyć kto przyszedł mm -hmm. i ją wąchują, natomiast on leżał. Powiedziałeś, że poprosiłeś go o to, żeby został. Tak, tak, poszedłem zrobić kawę. No właśnie i on został. Rzeczywiście, no więc kilka tematów poruszyłaś, bo to jest bardzo głębokie zagadnienie i Co nie dawaj, ma na to czas. prostej odpowiedzi. Pierwsza sprawa jest taka, że wychowanie psa, a nauka posłuszeństwa to są zupełnie dwie inne moim zdaniem sprawy. Ja podchodzę do sprawy tak, że przez wychowanie psa rozumiem budowanie u niego różnych kompetencji i pewności siebie, żeby poradzić sobie w różnych sytuacjach. Na przykład, jak powiedziałaś o tym, żeby nie zaczepiać innych psów. To, to nie jest kwestia posłuszeństwa wobec człowieka, że on nie zaczepia innych psów, tylko to, że przechodząc i widzi przez ulicę na przykład drugiego psa, jest na tyle pewny siebie i spokojny w relacjach z innymi psami, że on nie musi reagować emocjonalnie, ma w sobie pewnego rodzaju samokontrolę. To, co nazywamy posłuszeństwem, a yy, od czego już też powoli niektórzy trenerzy byhawiaryści odchodzą, bo yy, to już jest takie. Że może się źle kojarzyć, nawet to no słowo posłuszeństwo. posłuszeństwo. właśnie też się trochę tak zatrzymałam, jak, jak ty zapytałeś, że coś chciałeś podrążyć, a dlaczego używasz słowa posłuszeństwo? Że to właśnie na tym złapałam, że jest takie agresywne. Mm -hmm. W sensie, że komuś coś karzemy, tak? tak? A to więc zajęcia z posłuszeństwa kojarzą się gdzieś wiesz, z karnością, z wykonywaniem po prostu komend czy poleceń. Mm. Tak jak powiedziałaś o tym, że Nero został, bo ja, mu, ja go poprosiłem. To nie jest tak, że on został, bo ja mu kazałem, tylko on się po pierwsze czuje dosyć pewnie, bo jesteśmy na planie zdjęciowym, gdzie jest dużo kamer, więc on wie, gdzieś tam domyśla się. Że ten kontekst oznacza pracę i to, że ja leżę sobie w miejscu i był na tyle spokojny, że kiedy weszliście i nie było żadnych hałasów, dźwięków, tylko spokojnie weszliście jak do siebie, bo w końcu jesteśmy, jesteśmy u was, no to on y, nie widział w was żadnego zagrożenia. Kiedy na przykład jesteśmy w miejscu, gdzie on się czuje mniej pewnie, albo jesteśmy w mieszkaniu y, i jakiś intrus wchodzi do nas do mieszkania, to on potrafi na przykład burknąć raz, żeby mi przypomnieć, poinformować, hej, ktoś jest przy drzwiach i wtedy sam podchodzi i sprawdza, kto to jest. Ale tutaj on jest w gościach i ja go po prostu poprosiłem, żeby zostać, więc w tym Kontekście, on rozumiał, dobra, leży sobie na moim wyrku, i to jest, i to jest moje zadanie, żeby, żeby sobie tutaj zostać. Czy na umie mówić? Szczeka czasami. Tak. Zwłaszcza na starość, bo on ma problemy, jak mówiłem, z kręgosłupem zwyrodnieniowy i z tego powodu czasami nie w smak mu są interakcje z innymi psami, bo czasami jak wychodzi na spacer, to jest obolały i czasem widać ewidentnie, że ten kręgosłup w odcinku lędźwiowym go boli i wtedy, kiedy na przykład obcy pies podchodzi do niego, on nie chce interakcji, to potrafi teraz użyć szczeku i powiedzieć, że poproszę, żeby się odsunął. No właśnie, bo my się spotkaliśmy tutaj dzisiaj, żeby rozszyfrować trochę język psów. Mhm. Ja mam taką propozycję, że ja będę rzucać Ci uczuciami, bądź też stanem psa, a ty powiesz, co wtedy robi jego ciało. Dobra, czyli jak się zachowuje pies, jak się kiedy zachowuje odczuwa pies. jakąś daną emocję. Tak, ciekawe. Zaczynam. Kocham cię. Jak pies okazuje, że mnie kocha, mnie, człowieka, opiekuna, zachowuje przy nim spokój? Um. Może się na niego patrzeć, ale teraz to jest bardzo ważne. Zanim zaczniemy jeszcze tę zabawę, to wszystko zależy. Bo każdą emocję, każde odczucia, które pies prezentuje w zależności od psa, może zachowywać się inaczej. I różne komunikaty um, nie zawsze będą jednoznacznie równały się jakiejś emocji. I teraz przykład z tą miłością, którą proponujesz. Jeżeli pies się w ciebie wpatruje, i ma na przykład z tobą kontakt wzrokowy, możemy to po naszym ludz, lu, w naszym ludzkim języku odbierać jako oznakę afirmacji, miłości, y, pozytywnych odczuć, przyjemnych. Natomiast z drugiej strony, wpatrywanie się w oczy może również być oznaką grożenia i okazania niechęci. Ale to jest dokładnie tak samo jak u ludzi, bo z jednej strony wiesz, jeżeli ze swoim partnerem czy partnerką wpatrujemy się w oczy w sobie, to to oznacza zupełnie co innego. Jak tęgi facet w, w komunikacji miejskiej, na przykład w moje oczy by się wpatrywał, jak gdyby pytał mnie, czy mam jakiś problem. Tak? I tutaj ta komunikacja, sam gest spojrzenia w oczy może być na różne sposoby interpretowany. Dobra, a na przykład przytulanie się. Czy psy się przytulają? Psy lubią się przytulać, jeżeli to one się przytulają. A nie jeżeli są przytulane. I tutaj ta, ta strona bierna czy czynna ma duże znaczenie, bo z jednej strony bardzo dużo się o tym mówi, i to dobrze, żeby psów nie przytulać w taki sposób, że przychodzimy do nich, obejmujemy, pochylamy się nad nimi. To bardzo często dla psów jest opresyjne i w najlepszym wypadku one to po prostu zniosą bo nas lubią, bo mają z nami relacje, bo nas kochają. Więc jeżeli to jest opiekun, który przytula się, manipuluje psem, wiesz, kładzie się na nim, nierzadko znam takie sytuacje, to często pies po prostu to toleruje, bo ma do nas zaufanie pewnego rodzaju, ale w większości przypadków, a już na pewno, jeżeli to jest nieznana osoba, to nie powinniśmy tego robić. Z drugiej strony psy lubią same przyjść do nas i się przytulić. Więc jeżeli mój Koda Bonero już nie da rady wskoczyć na kanapę, ale wskoczył, bo obok mnie, położyłby tu głowę, w taki sposób wtulając się, to dla niego to jest oczywiście będzie przyjemne. Często koda wchodzi po prostu w całości na człowieka, i psy też potrafią wejść na opiekuna w całości, położyć się, nawet czasem zasnąć. W związku z tym wtedy jestem obłożona wtedy takie przytulenie sami. jest ok. Nikt jeszcze chyba o tym tak dokładnie książki nie napisał, ale ja bym to określił w taki sposób, żeby ułatwić yy, zrozumienie tego tematu, że mm, pies potrzebuje mieć swobodę wyboru. I ewentualnie swobodę wyjścia z tej sytuacji. Więc jeżeli to pies się położy na mnie, ale ma taki komfort, że jeżeli poczuje się jakiś okej, okay, jeżeli ja zrobię jakiś ruch, który jest dla niego niewygodny, to on może sobie zejść, odsunąć się i ma tę swobodę, w porządku. Ale jeżeli to ja nad psem dybię i ja go przy, przyciskam swoim ciałem, albo ja go, o, wiesz, otaczam ramionami, albo nie wiem, nie daj Boże, schylam się, żeby go pocałować i pochylam głowę nad nim, jeżeli to jest zwłaszcza pies obcy, albo kuzynki, cioci, siostry, z którymi ja widzę się nie wiem, raz na miesiąc, raz na rok, to zupełnie nie powinniśmy tak robić, to wtedy pies czuje się osaczony, nie ma tej opcji w ucieczki i to może się skończyć nawet no, sygnałami grożącymi czy nawet ugryzieniem, no bo w takim wypadku pies czując zagrożenie może w taki sposób zareagować. Znam taki przypadek w swoim bliskim otoczeniu właśnie. Mm -hmm. Czy uważanie krok w krok za właścicielem to też oznaka miłości? To zależy. Więc nie, nie będzie jednoznacznie odpowiedzi tak czy nie. Ale chyba. dobrze, Próbujmy, ale dobrze analizujmy. Weźmy sobie kontekst. Jeżeli mówimy o sytuacji treningowej, ja jestem na przykład z moim kodą na treningu sportowym i chcę, żeby w tej sytuacji on akurat trzymał się jak najbliżej mnie, bo na tym polega zabawa. Doskonale. Ale domyślam się, że chodzi ci o sytuację, Łażenie w której domu, do łazienki. Domu, śledzimy opiekuna krok w krok. Tak. Z jednej strony moim zdaniem to jest bardzo niedobrze. To może być oznaka silnego przywiązania do opiekuna. Może być to oznaka patologicznie zbyt silnego przywiązania do opiekuna. I może to być informacja dla mnie jako behawiorysty, że już tobie powinienem zwrócić uwagę. Jeśli twój pies tak robi, to sprawdźmy i zostawmy kamerę. Na przykład, kiedy wychodzisz z domu i zobaczmy, jak ten pies się zachowuje, kiedy znikasz z mieszkania, bo takie łażenie krok w krok może być jednym z mm, objawów problemów separacyjnych. To znaczy, kiedy znikasz z mojej przestrzeni, nie macie obok mnie, to ja przestaję się czuć komfortowo. Czasem to jest yy, taka informacja, że pies po prostu jest niesamodzielny, nie umie sobie poradzić samodzielnie ze swoimi emocjami i dlatego, właśnie, wyjście opiekuna jest dla niego bardzo trudne, bo kiedy znika opiekun, człowiek. Źródło miłości, jedzenia, zabawek, różnych fajnych rzeczy w moim życiu, mówię z perspektywy psa, no to nie wiem skąd mam tę miłość, te emocje, to, to, to poczucie przynależności pozyskać, w związku z tym nie radzę sobie. I niektóre psy mogą to pokazywać w taki sposób, że zaczynają wyć, szczekać, niszczyć, tylko wtedy te objawy są już ewidentne. Wtedy albo sąsiad nas poinformuje. Kasia, twój pies szczekał przez cały dzień, od rana do wieczora, albo wracasz do domu i widzisz pogryzioną kanapę czy kupę na środku dywanu. To już wiesz, że coś jest nie tak. Ale są psy, które mają trudność z separacją, ale kładą się pod drzwiami i po prostu leżą przez te 8 godzin, kiedy ty wychodzisz do pracy i ty nie wiesz, że on przez cały czas trwa w stresie, w stresie kiedy cię nie ma. Lizanie yy, po rękach, czy też po twarzy? Akceptowalne, y czy nie? Uj. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Co cię zaciekawiło? No a propos lizania. No mhm. przyszedł mnie polizać. E, on cię pacą bardziej łapą, informując No głasznie. Nieprawda, nieprawda. Głaść, Nie widzieliście. Bardzo proszę. Lizanie może mieć y, wiele znaczeń i może to być o, oznaka afirmacji przywiązania do człowieka. Może to być e, próba zaspokojenia potrzeby pielęgnacji, bo psy mają taką potrzebę, ona jest wzajemna. To znaczy z jednej strony pies lubi być głaskany, masowany, czesany, jeżeli go tego odpowiednio nauczy. W taki sposób, że to psa relaksuje, to wtedy ta pieszczota sprawia mu przyjemność. Z drugiej strony pies może chcieć pielęgnować swojego opiekuna. To znaczy, żeby zaspokoić tę potrzebę, tak, to może też sam e, przyjść i lizać nas po rękach, po twarzy, po, e, po różnych częściach ciała. No i jeżeli nam to nie przeszkadza. To możemy na to psu pozwolić. Natomiast z drugiej strony bardzo często jednak chcemy oduczyć psa, jeżeli to dotyczy na przykład lizania po twarzy. Ale jest też druga strona medalu. Bardzo często lizanie będzie takim gestem próbą uspokojenia sytuacji. Wyobraźmy sobie sytuację, że kłócimy się ze swoim partnerem w mieszkaniu i nagle nasz pies bardzo intensywnie podbiega do jednego z nas, skacze i liże. Po rękach, po twarzy, po nogach, ale w taki sposób bardzo nachalny, bardzo intensywny. To może być próba rozładowania tej sytuacji i powiedzenia: hej, rodzice, mówię oczywiście w cudzysłowie, bo nie ma takiego słownika, ale hej, nie kłóćmy się, rozdzielmy się, uspokójmy sytuację. Może też pies nas w momencie silnego stresu. To znaczy, jeżeli boi się człowieka, opiekun na przykład wraca do domu. Już mówiliśmy o tych problemach separacyjnych, więc wróćmy do tego. Widzi, zastał zniszczoną kanapę i zaczyna krzyczeć na psa, zaczyna się pochylać nad psem, grozić mu. A pies przyjmuje bardzo uniżoną pozycję, tak bardzo jest wsobny i podchodzi do ciebie i zaczyna cię bardzo intensywnie lizać. To nie jest oznaka miłości i afirmacji, tylko wtedy ten pies się stresuje i chce w ten sposób zażegnać konflikt. Nazywamy to wtedy flirtem, i jest to taka strategia, która w obliczu strachu może zadziałać u innych psiaków, żeby pokazać, że one nie są groźne, one są jakby w pewnym sensie poddane i, i nie chcą, żeby im się stała krzywda. A propos głaskania obcych psów, okay. e, słyszałam, że nie powinniśmy głaskać ich od góry po głowie, to prawda? Mit. I znowu Fakt. zależy, gdzie lubi nasz pies, gdzie mu wygodnie. Natomiast oczywiście najwięcej przyjemności i naj, e, najprzyjemniej, zwłaszcza jeżeli mamy ograniczoną relację z psem, a nie taką wiesz, że, że z nimi mieszkami to są nasze psy. No to jednak głaskanie poprzedniej części klatki piersiowej po łopatkach będzie najprzyjemniejsze dla psiaka. Dobrze nie głaskać psa po głowie, po czubku głowy, e, jeżeli tego nie lubią. E, I często mylimy, m, bo dużo opiekunów ma frajdę. To może być taka mniej powszechna wiedza, że jak podrapie psa nad samym ogonem, tam gdzie kolce biodrowe wychodzą, u, u psa, to przy, tym, przy tej nasadzie ogona, jeżeli tak intensywnie będziemy drapać psa, to dużo psów bardzo intensywnie zaczyna reagować. To znaczy tak przestępują z nogi na nogę i tak zaczynają się ocierać tą kubką o nas, to wcale nie, nie musi być oznaka tego, że one czerpią z tego przyjemność, tylko to może je trochę rozdrażniać, więc one chcą jakby się pozbyć tego uczucia. Więc to nie zawsze jest najprzyjemniejsze. E, czasem, kiedy trakcie takiego intensywnego drapania pies wywala się na plecy i pokazuje nam brzuch, to też wcale nie znaczy, że ma z tego Super przyjemność i mówi, teraz mnie tak drap po brzuszku. Tylko on próbuje powiedzieć: Ej, dobra, ja już mam trochę dosyć, bo trochę za mocno, trochę za intensywnie, więc prosi o przestanie, ale wtedy opiekun bardzo często kontynuuje i, tak. i drapie go jednak całego. Ale pies znowu, e, który nie ma na tyle w sobie asertywności i, e, i tych komunikatów, tych kompetencji, żeby pokazać, że mu się to nie podoba, no to on po prostu to zniesie, bo ma z nami relacje i nas lubi. Przed obcym, który wszedłby do domu i zrobiłby tak samo, albo by uciekał. Albo pewnie pokazał, e, zęby. podniósł fafle i pokazał zęby i powiedział, że mi się to nie podoba. Co nie? Dobra, next. Jestem głodny. Oj, pełna, gale, pe, pełna gama zachowań może być na jestem głodny. E, no i znowu zależy, jak sobie psa wychowujemy i jak z nim pracujemy. To znaczy, mój koda na przykład, żeby mnie poinformować, że jest głodny, mówię o młodszym teraz psiaku, on idzie na przykład do siebie na posłanie. Siada e, i pokazuje, jestem bardzo grzeczny teraz. Siedzę na posłaniu. E, to jest to. Nero robi coś takiego jak teraz czyli przychodzi po prostu i przypomina dosyć brutalnie, że jest pora koracji, a u starszych psiaków, w którym też zaczynają się różne początki demencji, tak jak już u Nerusa, natomiast starsze psiaki e, tym bardziej e, bardzo często zmieniają się w potworne łasuchy, nawet jeżeli w ciągu życia jeszcze nie, nie były, to, e, to zaczyna im bardzo na tym jedzonku zależeć. E, wynika to z prostego faktu, jeżeli e, taki starszy psiak już nie ma możliwości na tyle aktywności fizycznych, na tyle spacerów intensywnych i zabaw itd to to jedzenie ta miska ze smakowitym obiadem jest jedną z takich rzeczy ostatnich które zostały takie wiesz naprawdę wow w ciągu dnia tak, to jest wydarzenie w ciągu dnia, no bo on już tak. nie pójdzie na trening sportowy, nie mu już nie mogę rzucać piłki, chociaż rzeczywiście bawimy się alternatywne sposoby, możemy też o tym potem pogadać, natomiast, natomiast dla niego to jedzenie to jest wydarzenie takie ważne na skalę dnia. W związku z tym on wtedy przychodzi, informuje takim przymilaniem się, że hej, chyba o czymś zapomniałeś. Natomiast inne psiaki mogą na przykład zachowywać się w jakiś określony sposób, który człowiek postrzega za niegrzeczny, Niestosowny, bardzo często szczeniaki i, yy, w różny rezolutny sposób się zaczynają zachowywać i opiekun, zastanawia się, jak tu ukarać tego psa, co tu z nim zrobić, jak on się zachowuje tak, że nie, wiem, na mnie podgryza. I gryzie po rękach, po skarpetkach, po nogach, skacze, albo zaczyna szczekać, czy zaczyna, yy, dajmy na to, podchodzi do mebli i zaczyna skubać kanapę. I wtedy opiekunie mój drogi, zanim przedsięwzięć jakąś akcję, żeby ukarać, czy powiedzieć psu, że co ty robisz to zastanów się w jakim stopniu zaspokoiłeś wszystkie potrzeby. Bo szczeniak może w ten sposób zgłaszać, że jest właśnie głodny, że woda w misce się skończyła, a chce mu się pić, że na przykład chce mu się bardzo do toalety e, i nie odczytujesz tego komunikatu, a on potrzebuje na spacer, tylko jeszcze nie potrafi usiąść pod drzwiami, spokojnie poczekać, albo, nie wiem, drapnąć i założyć drzwi. sobie smycz. E, dokładnie, tylko on zaczyna gryźć i, i, i podgryzać ciebie i meble i staje się niesforny, tak jak małe dziecko, które jak ma niezaspokojną jakąś potrzebę, to zaczyna płakać, na przykład. Zanim przejdziemy do następnego, chciałam się jeszcze chwycić jednej rzeczy, którą powiedziałeś. Mhm. Ukarać psa. Co to znaczy ukarać psa? Wolno karać psa? Ja nie, nie lubię, ja, ja rzadko, jeśli w ogóle. W szkoleniu, w wychowaniu psa, czy mówiąc bardziej naukowo, w warunkowaniu mamy nagrody i kary. I mówiąc prosto, z definicji nagroda to jest coś, co spotyka naszego psa i powoduje, że będzie częściej prezentował dane zachowanie. Czyli załóżmy, podszedł do ciebie i pacną cię łapą. Bo zależało mu na czym? No, zazwyczaj właśnie tak moje psy komunikują, że są głodne. Mhm. Do tego jest jeszcze delikatne piszczenie. Ale Nerusowi w tej sytuacji, jak podszedł do ciebie, to na czym mu zależało, jak podszedł pasnął Na, głos, pas na pas Dokładnie tak. I teraz twoje głaśnięcie było nagrodą i to spowoduje, że on, jeżeli zależeć mu będzie znowu na głaśnięciu, to nie podejdzie do mnie, tylko najpierw spróbuje od ciebie, bo ty tam dałaś mu nagrodę. A więc to zwiększyło prawdopodobieństwo tego, że zachowanie wystąpi w przyszłości. Kara będzie odwrotna, to znaczy to będzie taka reakcja świata, środowiska czy człowieka, która spowoduje, że zachowanie będzie występować coraz rzadziej, coraz mniej, bo pies się nauczy, że to się nie opłacało. Więc jeżeli byś go nie pogłaskała i go olała zupełnie, patrzyłabyś tylko na mnie, to prawdopodobnie to, że nie wyciągnęłaś ręki już byłoby karą. Jeżeli w taki sposób rozmawiamy o karze, Czyli zignorowanie na przykład psa, kiedy się zachowuje niewłaściwie, to zgoda. Ale niektórzy niestety proponują w takiej sytuacji, kiedy szczeniak jest niesforny, czy, czy zachowuje się w sposób niegrzeczny, nazwijmy to, no nie wiem, podnieść głos na psa, huknąć, klasnąć jakoś głośno, żeby on przestał, żeby go trochę wystraszyć, nie daj Boże, jakieś rękoczyny czy narzędzia, które miałyby temu psu sprawić ból czy dyskomfort, tak? Bo są takie narzędzia treningowe, które mają... I zostały zaprojektowane po to, żeby psa zabolało, kiedy zrobi coś nie tak. tak? Mówimy o kolczatkach, dławikach, obrożach elektrycznych. Dławika? Dławik to jest taka obroża, m, która nie zapina się na klamrę. Bardzo często jest po prostu z, z, z łańcuszka albo z kawałka taśmy czy nylonu. Okokno. W momencie, kiedy my ciągniemy, no to pętla się zaciska. Tak? No. My tych narzędzi nie stosujemy w pracy e, i nie polecamy ponieważ poza tym, że mogą okazać się skuteczną karą, to znaczy pies zobaczy, że dane zachowanie jest bolesne, nieprzyjemne i lepiej go nie robić, to niestety ale jest powiązane też z łańcuchem różnych innych emocji, które się w psie kotłują w danym momencie, kiedy dostaje tę karę. I dajmy na to pies, który dostaje ból z takiego narzędzia w momencie, kiedy na przykład szczeknie na innego psa. Ok, on się nauczy, że, nie szczek że szczeknięcie może być złym pomysłem na innego psa, ale ma szereg złych emocji związanych z widokiem tego drugiego psa. I następnym razem zamiast szczeknąć, może go na przykład ugryźć albo podlecieć do niego. Innym razem może te emocje wyładować w taki sposób, że złapie za rękę swojego opiekuna, do czego często dochodzi, bo skoro nie mogę tutaj wyrzucić tych emocji na drugiego psa, no to odgryzę się tu, tu, tu gdzie mam zasięg na przykład zębów. Tak? Albo po prostu spowodujemy coś takiego, co się nazywa wyuczona bezradność i to jest nowe, ważne pojęcie. Wyuczona bezradność to jest taka sytuacja, w której pies nie robi nic, nie podejmuje żadnej interakcji siedzi grzecznie, na spacery wychodzi jak taka mimoza potulna, po prostu idzie przy nodze i nie wykazuje żadnej agresji, ale nie dlatego, że jest grzeczny, jak tłumaczy wiele takich trenerów, tylko dlatego, że wie, że każda jego aktywność, każde jego zachowanie przyniesie karę. Więc tu mówimy o takim, o takim po prostu stłumieniu już wszelkich jakby zachowań i odruchów takich pozytywnych u tego psa, które mogą wystąpić i negatywnych. W związku z tym pies jest taki bardzo ubezwłasnowolniony. Co krzyk robi psom? Nasz ludzki krzyk? Tak, nasz ludzki skierowany do nich. Na przykład mhm. podam taką sytuację, która u mnie się dzieje bardzo często, czyli najstarszy pies usłyszy, że ktoś idzie korytarzem, i zaczyna się ujadanie. Mhm. Straszne ujadanie, bronienie terenu i nic nie jest w stanie go uspokoić. Mhm. Co wtedy robić? Jak reagować? Nero, dziękuję. No, nie, jest to takie proste, od razu ci mówię. Mhm. Przynajmniej nie u nas jeszcze. Rozumiem. Więc e, ogólnie warto absolutnie nie krzyczeć. Powstrzymajmy się przed tym. E, krzyk w takiej sytuacji może spowodować e, kilka mm, efektów, skutków, wywołać kilka skutków, natomiast żaden z nich nie będzie pozytywny. To znaczy najczęściej eskaluje to zachowanie psa, jeżeli będziesz go uciszać krzykiem, bo zobacz jaka jest sytuacja. Pies szczeka przez drzwi na intruza. Bardzo często robi to Dlatego, że tak ma wdrukowane w etogramie, czyli w swojej biologii, w swoich zachowaniach po dziadkach i babciach, że jak idzie intrus, to trzeba zacząć szczekać, żeby ostrzec ekipę. W tym wypadku ciebie. I teraz, jeżeli on ostrzega w taki sposób, a ty stajesz i też zaczynasz krzyczeć, bo on krzyczy. I ty też krzyczysz. To, to, my krzyczymy. to my krzyczymy. To my krzyczymy sobie razem i jak ten człowiek zniknie z korytarza, to możemy sobie zbić piątkę i iść odpoczywać dalej. Bo skoro ty jesteś na tyle niestabilny, mój opiekunie, człowieku, że też musisz się drzeć, bo tam jest jakieś zagrożenie, to znaczy, że to zagrożenie może być naprawdę poważne. Skoro Kasia się odrywa od pracy i idzie krzyczeć też ze mną przez drzwi. To jest absurdalne. Druga sprawa, że w sytuacji silnych emocji, jeżeli to nie jest taka intencja ostrzegania, tylko tego, że pies sam się boi, tego, że pies nie radzi sobie z emocjami. Czyli to jest już drugi powód tego zachowania, bo może być tak, że mamy mm, psa takiego, taki wulkan emocji, który po prostu wybucha, kiedy tylko się dzieje jakiś mały bodziec. Czyli to nie jest takie ostrzeżenie jak nero. Który szczeknie raz i mówi, że hej coś się dzieje, tylko ten pies po prostu jest rozgorączkowany, kiedy ktoś przechodzi za drzwiami, to w tym momencie twój krzyk tylko spowoduje jeszcze więcej emocji w tym się. Jeszcze bardziej spowoduje, że on się będzie czuł zaniepokojony, bo z jednej strony za drzwiami jest zagrożenie, z drugiej strony ty na mnie krzyczysz, i ja już zupełnie nie wiem o co chodzi, ale się czuję przerażony. Um, przykładowo, bo możemy mnożyć te, te powody, ale. Krzyk w tej i w innych sytuacjach nie będzie wskazany i spowoduje najczęściej zaognienie tej reakcji i spowoduje, że będzie pies bardziej szczekał. Ja wolę psu podziękować, to znaczy dać mu do zrozumienia, siedząc nawet w salonie i nie podchodząc do drzwi, e, takim podniesionym głosem, ale nie dlatego, że chcę krzyknąć, tylko że żeby się przebić przez to szczekanie, bo nierzadko po prostu to szczekanie tak. jest bardzo głośne. Więc wtedy to Nero dziękuję, informuję go, że ja wiem, że tam jest ktoś za drzwiami, ale zobacz Nero, ja sobie siedzę dalej, pracuję na komputerze, nie wstaje, nie krzycze, wszystko jest ok. I bardzo często pies, który przez lata był okrzykiwany za takie zachowanie, często zdębiały, przychodzi tak patrzy, o co chodzi. Że jakby opiekun nie wstał i nie krzyczy, tylko jakby rzucił jakieś hasło i, i, i ten pies może się uspokoić. W wielu przypadkach to wcale tak nie zadziała szybko i będzie potrzeba trochę więcej czasu. Natomiast. Yy, w takim wypadku też trzeba się skupić na tym, czy pies ma zaspokojone wszystkie potrzeby, czy on nie jest znudzony w ciągu dnia, bo bardzo często wymagamy od psa, żeby leżał grzecznie w ciągu dnia, e, odpoczywał przez cały dzień i jeszcze nie reagował na bodźce z zewnątrz, a tak naprawdę nic nie proponujemy od siebie. Ten pies w ciągu dnia się nudzi. I wtedy osoba, która przechodzi za drzwiami, jest jednym z nielicznych bodźców jakiejś atrakcji w ciągu dnia, więc wtedy taki pies znudzony może też z tego powodu po prostu szczekać na, na człowieka, bo drzwi, bo wyjście w przedpokoju kojarzy się z silnymi emocjami. Pamiętaj, że przez drzwi wejściowe wychodzimy do pracy. Wracamy po pracy, więc to są dwa emocjonalne momenty. Przychodzą goście przez drzwi, przychodzi kurier z jedzeniem, więc to są takie momenty, wychodzimy na spacer z psem przez drzwi. Więc to jest zawsze taka strefa najsilniejszych emocji w ciągu, w ciągu dnia dla psa i tak to się kojarzy, e, dlatego, e, dlatego krzyknie. Czy jeżeli moje psy nie zareagują na dziękuję, <laughs> a przypuszczam, że tak będzie, mm -hmm. to czy mam to mówić dziękuję do końca życia i próbować, nie, czy nie, nie, na przykład nie. spróbować ze smaczkami? Słyszałam też taką. Uu, coś sobie na znalazł. Choć nie jest kwiatków. Tak. Widzę, że macie monstera. E, jakby coś, żeby psiaki jej nie Jest. Wiedzły. Tak. Jest trująca dla psów. Pilnujemy. Dobrze. A zatem e, nie do końca życia, ale nie odpowiem ci na, e, czy ze smaczkami, czy nie, bo musiałbym najpierw przyjechać do was na konsultację i sprawdzić, dlaczego twój pies szczeka bo jeżeli to jest takie szczekanie ostrzegawcze, które sprawia temu psu więcej frajdy bardziej niż y, związane ze stresu, to tymi smaczkami możesz wzmocnić to zachowanie i spowodować, że on będzie Nagradzamy. szczekał jeszcze więcej, bo może to potraktować za nagrodę. Z drugiej strony, jeżeli szczeka ze strachu i z tego nadmiaru emocji, to smaczki mogą być niezłym rozwiązaniem, bo powodujemy zmianę skojarzenia, zmianę emocji, że nadchodzi intruz, którego ty się boisz, ale on też jednocześnie oznacza jakieś jedzonko i coś dobrego. Więc wtedy możemy skojarzyć w lepszy sposób. To będzie mm, Rozwiązanie, kiedy na przykład pracujemy z psem, który też nie lubi, nienawidzi gości, którzy przychodzą i na przykład na osoby, które wchodzą do środka, kurierów czy Twoi gości, którzy ci odwiedzają, reaguje po prostu agresją. Wtedy jedzenie połączone w takim treningu może przynieść bardzo dobre rezultaty, ale to właśnie zależy od konkretnego przypadku i od tego, z jakiego powodu Twój pies prezentuje dane zachowanie. Ile prawdy jest w tej teorii, że psy rozpoznają złych ludzi? Daję tu duży cudysłów. Nie wiem. Słyszałam o takich badaniach, że psy potrafią y, rozpoznać emocje ludzi po zapachu. Czyli jak człowiek jest zestresowany, spocony, to one to wyczuwają. I dlatego, Bardziej, feromony. Czyli nasz tak. zapach, nasze feromony, tak. pies może wyczuwać i rzeczywiście. A zatem y, nie, czy człowiek jest zły, czy dobry, dlatego, dlatego, powiedziałem, że, dlatego powiedziałem, że tak. nie wiem. Natomiast to, jaką odczuwa w danym momencie emocje jeżeli jest bardzo zestresowany, to wtedy inaczej pachniemy dla psa i też po mowie naszego ciała, ale z drugiej strony też po zapachu pies może wyczuć i często też lubimy tak myśleć, że no on wie, że jest mi smutno, więc przychodzi mnie pocieszyć, tak? I przychodzi się wtulić albo wtedy na przykład zachowuje się dużo inaczej, spokojniej, grzeczniej, jest taki przymilny i przychodzi się wtulić, żeby mnie uspokoić. Czasem to wynika z tego, że zachowujemy się po prostu w sposób niecodzienny, którego nasz pies nie zna. Z drugiej strony właśnie może nas wyczuć po, po zapachu czy po naszej mowie ciała, że mm, zaprezentowanie jakiegoś określonego zachowania, takiego spokojnego przytulenia się do nas, też właśnie dawało zazwyczaj y, z naszej strony pogłaskanie, y, i bycie razem w tym, w tym momencie też wzmacnia w, w psie takie poczucie, że ok, tak się mogę zachować, kiedy moja opiekunka czy opiekun się zachowuje w taki sposób. Więc pies jest w stanie to wyczuć, czy jesteśmy zestresowani. Jeżeli jesteśmy źli, wściekli, to często zanim ten zapach to jednak przemawia bardzo silnie mowa naszego ciała, a zatem ten uniżony pies, jeszcze raz, który pogryz kanapę, bardzo często już wie, że opiekun zaraz go opieprzy. Ale dlatego, że ten opiekun wchodzi i wiesz i rośnie po prostu i już widzi i idzie i idzie spojrzeć na tą kanapę i wiesz i ma ten wytrzeszcz i pies jest w stanie doskonale to rozpoznać i tu wokół tego narósł też taki mit e, opiekun dzwoni do mnie albo pisze mi w formularzu przed konsultacją, że on wie, on wie, że źle zrobił, on wie, że pogryzł tę kanapę i że za to ja go teraz opuszczam, no on nie wie. O, wszedłeś, zrobiłeś tą pozycję i urosła ci gula i zanim jeszcze zacząłeś krzyczeć, pies poszedł z podkulonym ogonem do siebie na posłanie. Ale nie dlatego, że wie, że źle zrobił gryząc kanapę, tylko widzi ciebie i skojarzył sobie, że ta postawa po powrocie do domu oznacza burę. A zatem, a zatem nie ma najmniejszego sensu po powrocie do domu krzyczeć na psa, czy karcić go za coś, za, za coś, co zrobił kilka godzin temu najczęściej. Dobra, to wróćmy do tych emocji. Pies mówi: ostrzegam cię, nie podchodź bliżej. Co wtedy robi? Warczy, zanim jeszcze warczy, może po kolei. Na początku może odwracać wzrok. Mhm. To znaczy, jeżeli ja bym się czuł niekomfortowo w Twojej sytuacji, w, w Twoim towarzystwie, Kasiu, a byłbym psem, to nie patrzyłbym prosto na ciebie. Na początku, tylko moje pierwsze subtelne znaki byłyby takie, że odwracałbym głowę i raczej bym unikał tego kontaktu. Mógłbym jednocześnie zrobić tak, że po prostu tyłem do ciebie usiądę i to będzie pierwsza informacja, że nie do końca sobie życzę. Jeżeli byś była za blisko mnie i robiłabyś coś dziwnego, to znaczy naruszałabyś moją przestrzeń osobistą, to wtedy ja bym sobie nie pozwolił, żeby siedzieć bokiem czy plecami do ciebie, bo tutaj jestem nieuzbrojony i to jest taki pierwszy sygnał, że ja ci pokazuję, bądźmy kolegami. Albo przynajmniej nie zbliżaj się do mnie, ale ja nie chcę nic od ciebie złego, ale jeśli byłabyś zbyt nachalna, to ja już bym sobie na to nie pozwolił, tylko musiałbym być do ciebie przodem, bo pies ma swoje uzbrojenie tutaj. Moja tarcza, moje zęby to, są, to jest tutaj moja broń, w związku z tym musiałbym siedzieć prosto do ciebie i bardzo bacznie ci się przyglądać. I jeżeli dalej byś naruszała tę moją przestrzeń, to mógłbym e, na początku podnosić bardzo delikatnie fafle, robić takie C e, z, z m, proszę, ja ciebie. No, z fafli, z ust, z wark, e, taką literę C w, taki, w takie U układać, e, pokazywać zęby, marszczyć nos, e, dodać do tego z czasem, jeżeli byś dalej nie słuchała, wokalizacji, czyli zacząć warczeć, burczeć, ewentualnie zacząć szczekać, e, e, ewentualnie zacząć kłapać zębami w powietrzu, aż bym przeszedł do ugryzienia po prostu, gdybyś naruszyła tę przestrzeń za bardzo. Tutaj skupiłem się na głowie. Natomiast e, kolejna sprawa to jest to, i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć. Że zachowanie psa i komunikaty psa powinniśmy zawsze analizować w szerszym kontekście. Czyli nie bierzemy pod uwagę tylko pyska psa, czy tylko samego warczenia, spojrzenia, ale bierzemy pod uwagę całe ciało. Więc jeżeli ja bym się czuł tak niekomfortowo, to być może zjeżyłby mi się grzbiet i na kręgosłupie by powstała taka pręga uniesionych trochę włosów. Dużo łatwiej to dostrzec u krótkowłosych psów, taki border jak Nero. Miałby tylko po prostu tak lekko uniesione te włosy, ale niektóre psy mogą po prostu zjeżyć ten grzbiet w taki sposób, że te włosy krótkie staną po prostu na sztorc. Ogon bardzo dużo nam powie. I z jednej strony, jeżeli bym siedział, to ten ogon mógłbym podkulić pod siebie, jeżeli by była dominacja tutaj strachu, takiej niepewności, uniżenia, ale z drugiej strony, jeżeli pies się boi, to może też zareagować agresją i wtedy będzie starał się być jak największy i grozić ci: hej, ja tu jestem taki duży. Tak naprawdę w środku się boję. Ale jestem taki duży, więc uszy podnoszę do przodu, do góry, zębami ci tu grożę, a ogon jeszcze podnoszę jak najwyżej, żeby się napuszyć, żeby cię przestraszyć. A zatem zobacz. Jedna emocja, strach, jeden system emocjonalny strachu w, w głowie psa może spowodować albo uniżoną pozycję. Odwracanie wzroku, oblizywanie się, mruganie oczami, ten ogon pod siebie, z drugiej strony próbę: Ja jestem jak największy, ja ci grożę, odejdź ode mnie, z trzeciej strony, pies w sposób uniżony może podlecieć do ciebie i lizać się po twarzy. To o czym przed chwilą powiedzieliśmy, ale to też ze strachu: on może próbować być jak najmniejszy, jak najsłodszy i to jest wtedy ten flirt, a z czwartej strony, pies może po prostu totalnie zesztywnieć, sfrizować i dajmy na to, siedziałby do ciebie bokiem, to często się dzieje w gabinecie weterynaryjnym jak pies jest na stole albo weterynarz się pochyla czy, czy zbliża, to ten pies sztywnieje cały, nie rusza się absolutnie i na przykład tylko łypie na ciebie okiem. I wtedy widać takie przebiałczenie po jednej stronie oka, bo, bo pies robi tak zwane wielorybie oko, gapi się za siebie na człowieka i kiedy już połowa oka jest białkiem u psa, to jest informacja, że być może, ale za chwilę będzie po prostu odwrócenie się, ugryzienie. W związku z tym te komunikaty wynikające z tego, że się boję mogą być przeróżne, Zależą od tego, jakie strategie pies sobie wypracował, i też jak blisko jest to zagrożenie, jak blisko i jak nachalne jest to zagrożenie. Bo ta drabina agresji tak zwana, czyli właśnie to, że najpierw odwrócenie, ślinienie się, mrużenie oczu, ale jeżeli ty byś była zbyt nachalna, to on będzie sięgał po kolejne argumenty, które będą coraz bardziej dosadne. Jest takie świetne, znaczy, świetne. To jest bardzo złe nagranie, ale które pokazuje to bardzo dosadnie. Jeszcze myślę, że z 20 lat już spokojnie ma ten filmik. Na YouTubie można znaleźć, jak ktoś po angielsku wygoogluje oficer policji, ugryzienie, owczarek niemiecki, na przykład. Coś tam, Police Officer, German Shepherd. I w tym momencie mówię o takim krótkim wideo z telewizji śniadaniowej, gdzie policjant ze swoim psem udzielali wywiadu dziennikarzowi, który byli w takiej pozycji, pies był na środku, policjant a dziennikarz z mikrofonem nachylał się w taki sposób i tutaj głaskał psa i dopóki był skupiony na człowieku to jeszcze było OK, ale ja zaczął się już głaz, czuję teraz niekomfortowo jak to tego psa, zaczął się nachylać nad nim, zaczął wiesz tutaj być taki opresyjny do tego pieska i w pewnym momencie ten pies wiesz odwraca głowę, oblizuje się, pokazuje te wszystkie komunikaty i w pewnym momencie wiesz pies policyjny, bohater, o, o wiesz odwraca Atakuje. się i kłapie po prostu w twarz tego dziennikarza, gdzie go tam gryzie w, w czoło i w pysk, w usta, ale no właśnie to jest to. On ostrzegał, on wysyłał te wszystkie komunikaty, a ten człowiek dalej nastawał na jego, no jednak, Nie umiał tego przeczytać, Oczywiście. dlatego tak. dzisiaj jest ta rozmowa właśnie, bo ja też dowiedziałam się, pomimo tego, że wydawało mi się, że trochę o swoich psach wiem, bardzo mhm. wielu cennych rzeczy. Mój los jest w twoich rękach, Poddaje się. Hmm. No myślę, że to można by nawiązać do tego flirtu, o którym już mówiłem, czyli o tym takim poddańczym, ale bardzo energicznym i takim wręcz nadreaktywnym przymilaniu się do człowieka, czyli skakanie, oblizywanie. Często to jest połączone z posikiwaniem ze strachu, czyli czasami jak dwa psy się witają i jeden kuli ogon pod siebie, siusia pod siebie i oblizuje drugiego po pyszczku, ale jest w tym jak taki piskosz po prostu, jak tak się, wiesz, miota się na wszystkie strony, jest tak, macha tym ogonem bardzo intensywnie sztywno, to niestety, ale opiekun myśli sobie, Boże, jak on się cieszy. Wiesz co chodzi? Bo to jest w obrazku dla laika wygląda to absolutnie, jakby pies był w ekstazie, w jakiejś radości szalonej. A to niestety jest to, że układ nerwowy podpowiada psurze: przetrwasz jak będziesz udawał totalnie nieszkodliwego i będziesz taki, wiesz, i będziesz taki super intensywny, żeby pokazać, że ty jesteś tutaj niegroźny. W związku z tym, jak on się tam wie, jak taka salamandra i jeszcze, nie daj Boże, do tego sika, to bardzo często to jest właśnie taka oznaka, że mm, no, poddaje się, y, nie rób mi krzywdy. Mhm. Mój najstarszy pies y, kładzie okay. się często na grzbiecie mhm. i leży tak łapami do góry. Mhm. Czy to jest oznaka? Jezu, przepraszam, ale to zależy. <laughs> Dawaj. E, może być tak, że jeżeli y, przysypia w tej pozycji, Leży na środku dywanu i przysypia, to znaczy, że się czuje świetnie, komfortowo, i po prostu wyciągnął się i idzie spać. Jeżeli tak kładzie się przed innym psem, czy przed człowiekiem, który na przykład podnosi głos na niego, no to właśnie może być ta oznaka tego, wiesz, takiego sparaliżowania i, i nie rób mi proszę krzywdy. Ehm, może to być też oznaka świetnej zabawy, bo często pies zaśnie w tej pozycji pracowałem kiedyś z taką świetną akitą Ikikiem i jeden z moich kursantów zresztą to jest na stałe i pies znajomych już teraz, dobrych bardzo i Ikik śmieliśmy się, że on jest mistrzem jogi, bo on potrafił zasnąć tak, że górna część, przednia część jego ciała była w jedną stronę skierowana, nogi w zupełnie przeciwną, więc on jakby, wiesz, kręgosłup na 180 stopni rozkładał i w tej pozycji zasypiał i stabilnie leżał, ale z drugiej strony pies może po prostu się czochrać i mieć przyjemność z tego, że nie wiem, odkurzyłaś właśnie dopiero co dywan, to on w takim razie postanowi ci go na nim zostawić z jednej strony trochę swojego zapachu, ale z drugiej strony wyczochrać się o niego bez test taki przyjemny i fluffy, i on ma z tego frajdę. A z trzeciej strony może chcieć też rozładować emocje. I teraz przyszedł mi do głowy jeszcze kolejny pomysł: to znaczy, włożyłaś swojego psa pod prysznic, wykąpałaś go a on teraz zaczął się czochrać i, i lata po całym mieszkaniu po pierwsze jak szalony, a potem rzuca się na jakiś miękki dywan czy na posłanie i właśnie na plecach próbuje się wytrzeć z tego, co, co nałożyłaś. To z jednej strony, to wcale nie jest chęć wytarcia się i pozbycia tej wilgoci, może w małym stopniu jakimś tam tak, ale to jest przede wszystkim chęć zrzucenia tych emocji, które spowodowały no, ta opresyjna jednak sytuacja przebywania w wannie czy pod prysznicem, która jest dla psów też trochę stresująca najczęściej. Boję się. No to już przecież gadaliśmy o tym. No trochę gadaliśmy. już no? ci. Może to być ten ogon pod siebie. Może to być y, taka przyniżona pozycja, oblizywanie się, mrużenie oczu, odwracanie głowy od tego, czego się boję. Jeżeli to, czego się boję, nie jest y, spersonifikowane, nie jest tu obok mnie, tylko na przykład to jest huk sylwestrowy, no to nie ma przed czym odwracać głowy. Wtedy jest po prostu przypadnięcie do ziemi bardzo często. I zesztywnienie, ale z drugiej strony hipermobilność, i taka e, ekstaza polegająca na tym, że pies lata po całym mieszkaniu i próbuje znaleźć miejsce ukrycia, ale to jest takie bardzo intensywne bieganie. Tak? E, jeżeli ten strach jest e, czymś konkretnym, jest osobą, jest innym psem, no to w stronę jego bardzo często może być wyrzut agresji. Widzisz, nie ma przypadku. Zapytałam celowo, bo powiedziałeś o huku sylwestrowym mhm. to jest też mega fajny wątek. Niby jesteśmy po Sylwestrze, ale warto o tym mówić, bo znowu za rok będziemy witać nowy rok. Jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy te, no niestety, jesteśmy w sytuacji, że te huki są mhm. i często dzień po i często przed Sylwestrem mhm. u nas to było bardzo odczuwalne. Nasz, moje dwa psy, najmniejsze, nie mają w ogóle żadnej reakcji. Najstarszy. Ma zadyszkę, trzęsie się, chowa się do najmniejszych dziur. Co wtedy robić? To teraz tak, tytułem wstępu, bo ty temat sylwestrowy mnie boli prywatnie i to nie tyle, że sylwester. E, w, no, w naszym kraju wygląda to bardzo, e, bardzo źle w stosunku, patrząc na naszych e, braci mniejszych. I nie tylko nasze psy, ale też dzikie zwierzęta, okay. które w giną w dużej ilości. Widzieliśmy filmiki. E, I kwestia w jest tego, że. E, Trudność jest jakakolwiek w przedsięwzięciu decyzji, która miałaby temu zapobiegać. E, mówię już o rozwiązaniach systemowych. E, problem polega też na tym, że w Polsce sylwester nie trwa w sylwestra, tylko trwa już tydzień przed sylwestrem, a potem tydzień po, ponieważ e, z tym, zasadzie, no nie chcę powiedzieć z całym szacunkiem, ale e, oszołomy sobie muszą postrzelać. Przed tydzień, przed, tydzień tak. po. Powiem to dosadnie i z, z, tutaj mam na ten temat bardzo twarde e, myślenie. E, dzi, w tym roku Sylwestra spędziliśmy z Nero e, i z Kodą w Hiszpanii, z moją narzeczoną. E, byliśmy w Walencji i tam Sylwester trwał przez 20 minut. Fajerwerki zaczęły strzelać minutę przed północą i pół godziny po północy była cisza i ani przed, ani po nie było żadnych innych wystrzałów. I to, nawet gdyby coś takiego było, super. Ale najgorszy jest ten tydzień przed i tydzień po, gdzie pies nie spodziewa się. Opiekun wychodzi na spacer i nagle petarda wystrzela tak. dla zabawy gdzieś obok albo gdzieś w oddali. Tak. To jest najgorsza Popołudnia sprawa. Na przykład. Kolejna sprawa, która jest taka bolesna i rażąca, to jest to, że też w psim świecie, psich edukatorów, osób, które pracują z psami, ale też firm związanych, marek różnych z psami, jest to, że grudzień, zwłaszcza końcówka grudnia to jest temat modny sylwestrowy. To znaczy wszyscy edukują przez ostatnie dwa tygodnie grudnia, jak sobie poradzić z sylwestrem. I reklamujemy smaczki na stres na sylwestra, yy, suplementy na stres na sylwestra, yy, reklamujemy yy, kocyki na sylwestra i wtedy wszy... każda firma nagle ma jakieś rozwiązanie, nawet najlepsze legowisko, które jest wygodne one jest na sylwestra. I teraz Cała moda się kończy jakoś 3-4 stycznia, kiedy sylwester się kończy, i nagle na rok zapominamy o tym, że za rok znowu będzie sylwester i już nie ma tematu. A prawda jest taka, że odczulanie fajerwerków, praca nad tym, żeby pies przestał tak bardzo reagować albo bać się, zajmuje kilka miesięcy. I jeżeli za chwilę znowu, jeżeli następny moment, kiedy sobie przypomnimy o sylwestrze, to będzie znowu połowa następnego grudnia, to za późno. to, to nic się już. nie zmieni. I wtedy zostaje nam oczywiście, bo jeżeli jest silny stres i już przechodzimy do tego, jak sobie z tym poradzić w razie czego w przyszłym roku, to jeżeli pies doznajesz silnego stresu, em, dyszy, tak jak mówisz, ale jeżeli to jest tylko dyszenie, zależy też, jak intensywne. Ale jeżeli pies wpada w panikę, próbuje się ukryć po kątach, albo też łączy się to z problemami zdrowotnymi, jest kołatani, wysz serca, bardzo intensywne ślinienie się. I ta panika trwa długo. Jednym z takich poważniejszych objawów jest też odmowa wychodzenia na spacery. Psy często tydzień po sylwestrze mają problem, żeby w ogóle wyjść na spacery. Moi podopieczni, wiesz, wynoszą na przykład psa na rękach. Ostatnio mi tak powiedziała podopieczna na konsultacji, że dopiero gdzieś tam w okolicach 7-8 raz się odważył znowu wyjść sam z klatki, a nie ona go wyniosła gdzieś na osiedle. Więc w takim wypadku zdecydowanie już na początku grudnia powinniśmy się zgłaszać do weterynarza po jakąś farmakologię, dopasowaną, czyli czy suplementy, czy leki, które mają obniżyć ten stres i pomóc rozładować to napięcie, poradzić sobie jakoś z tym. Natomiast, żeby zacząć pracę nad odczulaniem, no to już odsyłam do jakichś konkretnych źródeł. Mogę tu polecić swoją książkę, bo jest tam to opisane, mogę odesłać do różnych webinarów czy kursów. Jest mnóstwo materiałów, jak to je znajdzie w internecie, jak to zrobić, żeby odzwyczaić psa, przyzwyczaić raczej, przeprowadzić ten proces habituacji, czyli takiego przystosowania do tych coraz bardziej narastających dźwięków. Ale prawda jest taka, że to trwa tygodniami, jeśli nie miesiącami. W związku z tym najlepsza pora to jest, żeby zacząć albo na wiosnę, albo jesienią, bo latem też naturalnie w naszej szerokości geograficznej występują burze. A jeżeli w naturalnym natężeniu ten hałas wystąpi, czyli te burze czy fajerwerki w trakcie tego naszego treningu, no to ten trening nam się cofa i znowu ten nasz progres może się zmniejszać. Więc wiosna czy jesień to są takie najlepsze trzy miesiące, żeby ten trening dokładnie przeprowadzić, a nie przypomnieć sobie o tym 10 grudnia, jak jakaś firma nam wrzuci na swój Instagram, że hej, zbliża się Sylwester. Podpisuje się pod tym, a w dużym skrócie na czym taki trening polega? Jak przyzwyczaić? Przykładowe do tego? ćwiczenie, to znaczy na początku wyjątkowo e, cichutko. Dajmy na to, że masz telewizor z wieżą i włączasz sobie sylwestrowe dźwięki fajerwerków. E, na YouTube jest mnóstwo nagrań tego typu, nawet zapętlone po kilka godzin, ale na 1% głośności. Także nawet ty tego nie słyszysz, pies ledwo patrzysz, jak on reaguje i jeżeli widzisz, że nie ma oj, spięcia, nie ma tych objawów takich, o kurde, czyli jeszcze jesteś poniżej progu reakcji, świetnie, wtedy dajesz psu coś wybornego, co on najbardziej lubi. Rzuć, memłać, lizać sobie jakąś likimatę, jakąś zabawkę do rzucia itd. I pozwalasz mu to robić przez dłuższy czas, parę minut, po czym likwidujesz ten dźwięk, wyciszasz, a on sobie liże dalej. I starasz się stopniowo przez kilka tygodni zwiększać natężenie tego dźwięku, Odnosić głośność do 10%, do 15%, do 20%, obserwując zawsze, bo gdy pies zareaguje w jakiś sposób, o kurde, jest jakikolwiek objaw tego stresu, o którym mówiliśmy przed chwilą, to wtedy powinniśmy zjechać, bo za szybko zrobiliśmy ten skok. I teraz zobacz, że jeżeli my za szybko przestrzelimy, dajmy na to drugiego tygodnia, będziemy chcieli mieć już 50% głośności i pies nam zareaguje stresem, to znowu się musimy cofnąć. W związku z tym, jeżeli w, natura, w naturalnych warunkach ten sylwester, czy ta burza wystąpi, no to znowu nam psuje ten progres, bo cofamy się do początku naszej pracy, bo pies właśnie wpadnie znowu w tę panikę, w ten stres, o którym mówiłem. Niestety jest też grupa psów, z którymi ten trening będzie dużo trudniejszy, e, ponieważ e, na przykład nagrania nie robią na nich żadnego wrażenia, a kiedy naprawdę występują fajerwerki, czy burza, jest panika, jest stres. W takim momencie możemy sobie próbować. Jedna z moich kursantek rozwiązała to wspaniale ona też miała warunki ku temu, bo mieszkała w lesie ale jakieś 10 km od niej, w zasięgu długiego, ale spaceru czy podjechania samochodem była strzelnica policyjna, gdzie po prostu regularnie te strzały i huki były. W związku z tym u niej gradacja dźwięku nie polegała na zwiększaniu lub zmniejszaniu natężenia, wiesz, pilotem. Tylko na spacerach coraz bliżej albo coraz dalej strzelnicy, gdzie te huki były regularnie i w ten sposób przeprowadziła tę habituację, czyli to przyzwyczajenie psa e, do tego hałasu, do tego dźwięku, aż z czasem mogli spacerować przy samej strzelnicy, a pies uczył się, że, że to jest fajne, no tylko nie można tego robić, jak niektórzy. Nawet politycy swego czasu wpadali na pomysł, że wiesz, że mam tu psa, to rzucę sobie obok niego petardę, żeby się przyzwyczaił. Tylko zaczynamy sobie od kilometra, gdzie te huki są wiesz, gdzieś ledwo słyszalne, ledwo słyszalne. Także po psie nie widać nic, a my w tym czasie podejmujemy jakąś aktywność, którą pies bardzo lubi. A potem zawsze się to kończy ulgą, czyli powrotem do domu, spokojem, jakimś rzuciem, lizaniem czy masażem. tych Metod na um, rozluźnienie psa już potem, po tej sytuacji, też jest, jest trochę. Dobrze, z racji tego jeszcze mam takie jedno pytanie związane z sylwestrem. Tylko, że ten sylwester jest raz i to tak, jak Ty powiedziałeś, tydzień przed, tydzień, y, tydzień po są te petardy puszczane, y, to czy my musimy każdego roku mniej więcej w tym okresie wiosennym wracać do takich treningów? Powinniśmy. Czy my go raz nauczymy i ten problem już powinien mhm. Warto nie, nie wracać. przypominać, y, zwłaszcza jeżeli ten problem był intensywny, to myślę, że w okresie jesiennym warto. To sobie przypomnieć. No bo wiosną, jeżeli już teraz przepracujemy i zobaczymy, że przyniosło to rezultat, no to zawsze jest takie ryzyko, że przez ten rok Zmieni się u psa i znowu, jakby kolejny sylwester spowoduje regres i, i dużo większy stres. To też oczywiście jest sytuacja losowa, bo jeżeli zadbamy bardzo o dobrostan naszego psa, będziemy bardzo uważać na godziny wyjść, a w sylwestra zbudujemy mu w domu bazę, wyciszymy mieszkanie i zrobimy to tak jak trzeba, to, to jest szansa duża, że. Nie będzie tej reakcji tak silnej, stresowej, ale to jest tylko kwestia loterii u nas niestety w kraju, gdzie wyjdziemy na spacer, a petarda nam zostanie rzucona obok w bloku i wiesz, i, i ten huk się rozniesie bardzo blisko naszego tak. zwierzaka. Czy psy potrafią yy, przepraszać? Czy komunikują nam to jakoś? To, to zależy. To jest ciekawe. Musielibyśmy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, czy psy odczuwają skruchę. Uważam, że trudno to orzec. E, więc e, jedyne co mi teraz przychodzi jak mówisz o tym, że pies za coś przeprasza, to może być tak, że e, właśnie mamy tą taką uniżoną pozycję, bardziej wskazującą na stres, kiedy na przykład wiem, opiekun wraca do domu, ten, który krzyczał wcześniej na psa, ten opiekun, który wie, że pies źle zrobił, e, to, to nie jest absolutnie wtedy przeproszenie. E, raczej jeżeli obserwujemy komunikację między dwoma psami, i dajmy na to szczeniak, młodszy pies, Koda, wchodzący w interakcję z Nero, kiedy był mały, pozwolił sobie na zbyt dużo, spowodował jakąś, jakiś ból u Nerusa, spowodował jakiś dyskomfort, gdzieś go ugryzł, ogon, ugryzł mu za ogon, kiedy się bawił jak był malutki, albo po prostu położył się na nim w taki niekomfortowy sposób, że Nero zabolał kręgosłup, Nero wtedy może się odszczeknąć, informując młodego, halo, halo, tu jest granica. No i wtedy młody może wysłać szereg sygnałów, że aha dobra, sorry, to ja to rozumiem, ale to raczej są takie sygnały, że aha dobra, przyjąłem to i po prostu odejść albo położyć się z boku. Eee... No albo wpaść w jakiś szalony pęd zachowań przerzutowych, czyli na przykład polecieć po zabawkę, czy wskoczyć na kanapę, czy iść gryźć opiekuna, bo wiem, że tutaj sobie z nero nie mogę pozwolić. Tak? Natomiast w takim, w takim znaczeniu, owszem, może być tam parę komunikatów, czyli na przykład takie zawieszenie. To, co już mówiłem, odwrócenie głowy, odwrócenie. A nie, to wcale nie ja. Mhm. Yy, dobra, sorry, tak? Często podniesienie łapy. Właśnie o to chciałem. To też zapytać. jest takie, yy, taka informacja, ale to podniesienie łapy, oderwanie jednej łapki od ziemi, to często jest informacja, że czuję się niepewnie. Więc jeżeli, nie wiem, coś tutaj bym zrobił, z czym ty się poczujesz niepewnie, ty mnie pacniesz po łapach, no to często to podniesienie, wiesz, yy, yy, sorry, dobra. Nie wiesz, może być w taki sposób odebrane, no ale to często w momencie stresu ta podniesiona łapa informuje o tym, że pies się czuje niekomfortowo. W poczekalni weterynaryjnej, jak wejdziesz, to dużo osób przechodzi z łap przenosi ciężar ciała z jednej łapy na drugą, bo czuje się niekomfortowo. Zimą teraz, kiedy sól na drogach i chodnikach jest rozsypana, tak. podnoszenie łapek na zmianę oznacza zupełnie co innego. Jeżeli mamy do czynienia z małymi terierami, takimi jak Westy, Jack Russell terriery, Podnoszenie na zmianę tylnych łapek i takie przeskakiwanie może się wiązać z takim problemem zdrowotnym, jak wypadająca rzepka, która dla tych małych psów jest bardzo popularna ze względu na kątowanie dosyć mocne tylnych kończyn, i w związku z tym takie przeskakiwanie tylnymi łapkami może świadczyć o tym, że jest problem z kolanami. Podniesienie łapy u ras myśliwskich, u psów typu, typu właśnie takiego, które miały wystawić zwierzynę, będzie taką klasyczną stójką, gdzie pies coś zwęszył, wszedł w jakiś ślad zapachowy i pokazuje człowiekowi, tam jest coś interesującego, tu jest coś, co mnie interesuje. I często nawet nie u tych myśliwskich, ale każdy inny pies może wykonać coś takiego, że podchodzi, znalazł coś bardzo interesującego na spacerze, co go, na przykład zapach, którego nie zna, ale którego bardzo interesuje i podchodząc do niego podnosi łapę. I to wtedy po prostu będzie oznaka totalnego zainteresowania. Co to jest? Na przykład jesz. W tym wypadku, tak? Albo jakiś bardzo interesujący zapach, ale który jest nowy dla psa. Więc znowu podniesienie, oderwanie łapy od ziemi zupełnie różne rzeczy może znaczyć. Niuchanie na spacerze? Dawać psu, pozwalać psu w jednym miejscu stać długo i wąchać? Ja mam trzy psy. Wyobraź sobie teraz mój spacer. Ehm, Oni są niuchaczami. Myślę, każdy pies chyba jest, tak? Tak, większość. Niektóre psy mają na celu na spacerze oczywiście pędzić przed siebie jak najszybciej i, i, i dotrzeć do celu jak najszybciej, kiedy nie wiem, ciągnie na smyczy i bardzo chce przemieszczać się do przodu. Natomiast tak, dużo psów po prostu spędza wiele czasu na węszeniu, na spacerze i to jest jak najbardziej dobre. To jest naturalne zachowanie psa, węszenie na spacerze chcielibyśmy go jak najwięcej, bo jeżeli pies węszy, chodzi sobie, zbiera ślady zapachowe, to nie ciągnie na smyczy, nie zachowuje się w stosunku do innych użytkowników jakoś źle. Lepiej, żeby dużo pies węszył, niż robił innych rzeczy. Natomiast opiekunowie, którzy są zniecierpliwieni takim węszeniem, powinni się zdecydowanie uzbroić w cierpliwość, bo to jest naturalne i dobre zachowanie dla psa. Osobna sprawa, powiedziałeś, że masz trzy psy. Nie wiem, jak wyglądają akurat Twoje spacery, natomiast ja, mając dwa psy, większość moich spacerów odbywa się osobno. To znaczy, ja zabieram osobno jednego psa, osobno drugiego na spacery. Z tego też względu, że Nero 14-letni ma zupełnie inne potrzeby związane ze spacerem. Idzie sobie trochę wolniej, musi sobie więcej poniuchać, popatrzeć na świat, przejdzie też dużo mniejszy dystans. A Koda, który jest bardzo, wiesz, hop do przodu, emocjonalny, taki wiesz, energetyczny. On musi przejść większy dystans. On jest dużo szybszy i on idzie zazwyczaj przede mną na spacerze. Nero idzie często za mną na spacerze, więc ja bym szedł. W taki sposób, wiesz, gdybym chciał się Nie przemieszczać na. Trzeciej z nimi ręki, obydwoma. no sobie wyobrażasz, I jak teraz ja wyglądają ja... moje spacery. Rozumiem, ale to jest też rada <laughs> dla Ciebie. I propozycja, że można przynajmniej jeden spacer, ale rozdzielić to yy, na, na pojedyncze psiaki. I to jest rekomendacja też dla osób, które mają dwa lub więcej psów, a są te spacery ciężkie, trudne, mm. gdzie te psy na przykład mają problemy z innymi psami, rzucają się. Często kumulacja psów na spacerze powoduje. Yy, spiętrzenie tych emocji i jeżeli wychodzimy pojedynczo z psami, to one się zachowują zupełnie spokojnie i inaczej niż jakby szły we trójkę czy w takim e, trz, trzyosobowym, trzy, trzy psim pakiecie. Kończąc wątek spacerów, ubieranie psa w kurteczki? Jeśli jest potrzeba. Jeśli pies jest nagi, jeśli pies ma bardzo krótką sierść, jeżeli pies jest harcikiem włoskim, który ma bardzo mało tkanki tłuszczowej, a tylko mięśnie i kości, to wówczas, jeżeli są takie mrozy jak akurat w momencie, kiedy nagrywamy, to zdecydowanie tak. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, a jest to nasza potrzeba bardziej stylizacji e, ubrania psa pod kolor naszej kurteczki, e, to wtedy jestem zdecydowanie przeciwny. Z tego względu, że takie ubrania też mogą zaburzać komunikację między dwoma psami. To znaczy, mój pies idzie i naprzeciwko siebie nie widzi psa, tylko widzi psa w jakimś dziwnym skafandrze. E, no i wiesz, mhm. on się zastanawia, co to jest. Przy przypominają mi się takie sceny, gdzie, gdzie nie wiem. E, z jakiegoś filmu, gdzie, gdzie dziecko jeszcze nie rozumiejące do końca świata wyłania się nagle gdzieś, gdzieś przed nim jakiś człowiek w kostiumie astronauty albo takiego nurka, takie stare kostiumy, jeszcze z tym takim hełmem okrągłym, z takim kółkiem. Ale niektóre no psy tak i wyglądają co, i co to na spacerach. Teraz co to jest, prawda? W związku z tak. tym ta komunikacja będzie zaburzona, bo zobacz, pies nie zobaczy tych zjeżonej sierści na grzbiecie, podniesionego ogona, podniesionych uszu często, bo te niektóre kurteczki mają kaptury i ta komunikacja będzie ograniczona. Więc jeżeli ubieramy naszego psa, to też musimy mieć świadomość, że nasz pies będzie zupełnie inaczej odbierany przez inne psy. I na przykład nie ubierać psa, jeżeli zamierzamy, nie wiem, wybrać się na zajęcia z socjalizacji z innymi psami. Raczej wtedy unikałbym kontaktu z innym psem, zwłaszcza który może być jakoś zestresowany na widok takiego naszego przebierańca. A propos stylizacji, mhm. już kończymy. E, buciki. Dlaczego? Widziałam ostatnio psa w butach. Mhm. Czy to jest też konieczność dla niektórych raz? Zależy. Mhm. E, przy... Z, 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 głównie raczej w większość przypadków kiedy ktoś mnie o to pyta to ja raczej jestem skłaniam skłon, się w stronę żeby odmawiać i mówić że lepiej nie są rzadkie przypadki kiedy te buciki się przydają jednym z takich przykładów są e, miasta Zwłaszcza we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie czasami bywamy z Mileną na wycieczce, wyobraźmy sobie 40-stopniowy upał, temperatura chodnika jest 60-65 stopni, a najbliższy trawnik czy cień dla, takiego, dla takiej osoby, która mieszka w zabytkowej części wiesz, Rzymu czy Florencji, to najbliższy trawnik jest na przykład 2-3 km. Więc pies wychodzi tylko i wyłącznie na kostce czy na asfalcie rozgrzanym do czerwoności i wtedy to jest ochrona przed wysoką temperaturą. To jest wtedy do przyjęcia. Jeżeli psy chodzą po górach, często zakłada się im buciki, przystosowuje psy do takich górskich szlaków, ja raczej wolałbym odradzać coś takiego, bo jeżeli pies ma na tyle sprawność i ta sprawność w łapach i czucie podłoża też jest zupełnie inne, jeżeli palce mogą się rozczapieżyć i mogą czuć te skały i kamienie pod łapami, to jeżeli pies jest do tego przystosowany i ma to czucie głębokie, wypracowane poprzez odpowiednie treningi wcześniejsze, co się robi z psami, to świetnie i wtedy nie potrzebuje tych bucików. A jeżeli nie ma takiego czucia i nie ma takiej sprawności, to nie zabieramy wtedy na spacer psa w wysokie góry. I wtedy to jest, to jest prosta sprawa, bo ubranie psa w buty nie załatwi tematu, że on jest niesprawny i nie ma kondycji, żeby się wybrać na taką wyprawę. Kolejna opcja: psy pracujące na gruzowiskach. Psy ratownicze, psy pracujące no właśnie poszukiwawczo. Dajmy na to jakaś katastrofa jakiś wybuch, jakiś pożar i chodzimy z psami po gruzach, gdzie są ostre odłamki, szkła metalu, druty wystające i tak dalej, to ma zabezpieczyć psa i zapewnić im komfort. Ewentualnie jakieś takie przystosowanie psa, bo też i takie buciki widziałem z takim przeznaczeniem do chodzenia po ostrych kamieniach na plażach. I to czasami w Chorwacji się spotyka, jak jedziemy na, na, na tamto wybrzeże, to, to często, tak jak są te buty dochodzenia chodzenia po wodzie dla ludzi, po tych ostrych, takich kamienistych plażach, to i psa można w takie coś ubrać dla jego komfortu. Hmm, można, ale czy to jest konieczne, to już zależy y, od y, indywidualnych kwestii psiaka. Jeżeli to miałoby być znowu stylizacja, jeżeli to miałoby być y, taki pomysł człowieka, że on sobie ubierze, żeby zrobić psiakowi dobrze, bez takich przesłanek konkretnych, y, no to raczej y, odmawiam. Jesteśmy na tym spacerze, jesteśmy doglowerem, widzimy wspaniałego psa, którego koniecznie chcemy pogłaskać. Musiałem Z się zastanowić e, dłuższy czas, co, co to, to znaczy, znaczy doglowerem, do ale dobra. Ale tak, już mi tak. ktoś zarzucił. Ponieważ prowadzę taki swój inny kanał, że ja używam często angielskich zwrotów. Dobra. No ale jak inaczej? No tak. psiarz, po mm -hmm. prostu. Więc y, jestem psiarzem, chcę podejść do jakiegoś psa, koniecznie muszę go pogłaskać. Mm -hmm. Trzy kroki, jak powinnam się zachować? A może cztery? A może pięć? Kroków. Dobra, y, spoko. To teraz tak. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Idzie naprzeciwko mnie super słodki, dajmy na to, samojed, bo teraz ostatnio jest duża moda na samojedy, biały, puchaty, tak, cudowny piesek, jeszcze szczeniaczek. I teraz ja mam olbrzymią wewnętrzną potrzebę go pogłaskać, rzucić się na niego, wycałować i jezu powiedzieć, jaki on jest piękny piesek. Robimy tak, że bierzemy głęboki wdech, uruchamiamy wszystkie nasze siły woli i samokontroli, omijamy pieska i idziemy dalej w swoją stronę. Ewentualnie uśmiechamy się do państwa mówiąc im, że mają bardzo ładnego pieska. Chociaż i tego często ci opiekunowie mają dosyć, mając super pociesznego, włochatego pomponika samojeda, ponieważ słyszą to, od co drugiej osoby przechodzącej na chodniku. Jeżeli jesteśmy obcym na spacerze dla psa człowiekiem, to nie ma wytłumaczenia, dla którego mielibyśmy bez prośby opiekuna, bez wcześniejszej zaplanowanej sytuacji, bo ok, jeżeli to jest trening, jeżeli wiesz, ćwiczymy z opiekunem i on nas poprosi, ej, dobra. On tu grzecznie czeka, leży, ty poczekaj chwilkę. Jak on się uspokoi, grzecznie usiądzie, bla, bla, bla to proszę daj mu na przykład smaczka na zapoznanie. Okej, okay. ale jeżeli jesteś osobą, która po prostu mija randomowo psa na ulicy, użyłem angielskiego słowa, to w tym momencie nie ma wytłumaczenia, dla którego mielibyśmy po prostu spontanicznie podejść i pogłaskać tego psa. Nie ma. Możemy. Po pierwsze, nie wiedzieć, że ten pies jest zestresowany i się boi, i on może nas po prostu w e, najgorszej opcji ugryźć, ale może się poczuć bardzo źle, niekomfortowo. Może na nas warknąć, może być sparaliżowany i nie rozumieć czemu. Dajmy na to kobieta z parasolem i z wózkiem na zakupy, schyliła się i nie dotknęła. Jeżeli ten pies jest bardzo wrażliwy, to jeżeli to zrobią dwie kobiety z wózkiem i z parasolem, to on na trzecią, nawet jeżeli nie wejdzie z nim w interakcję, może zacząć szczekać na ulicy, bo widzi, że parasol i wózek oznacza, że za chwilę ktoś mnie będzie macał po głowie. Przykład, tak? Druga sprawa, jeżeli to jest szczeniak, to możemy spowodować coś, co opiekunom będzie bardzo nie na rękę, że ten szczeniak zacznie na nas skakać i bardzo się cieszyć z tego, że podeszłaś i go pogłaskałaś. Tylko, że dajesz mu potężną nagrodę, potężne wzmocnienie. Mówiliśmy o tym, że nagroda to jest coś, co spowoduje, że pies będzie zachował się w dany sposób częściej mhm. i spowoduje, że ten opiekun za chwilę będzie miał psa, a być może z tym walczy, od szczeniaka, który szczeka i wdzięczy się i, i naskakuje na każdego mijanego przechodnia i ten człowiek zaraz będzie miał problem, żeby spacerować na przykład z tym psem w tłumie. Tak? Mhm. I spisz mu robotę, którą on wykonuje na przykład przez parę tygodni. Nie ma wyjaśnienia, dla którego mielibyśmy macać nie swoje psy, tak samo jak raczej idąc obok człowieka albo siedząc w metrze, który odbiera swoje dziecko z przedszkola, nie podchodzisz do tego dziecka i nie ściskasz no nie. go za polisie albo nie, nie głaszczesz go po główce, chociaż naprawdę jest urocze i ma bardzo ładne oczki i jeszcze loczki na włosach, to jednak powstrzymujemy się przed takim podejściem, tak? Powstrzymajmy się również, drodzy Państwo, bardzo proszę, też w wypadku psów. Nie powstrzymujcie się natomiast przed sięgnięciem po książkę, Michała i Instagram. Gdzie jeszcze można cię znaleźć? Co ty jeszcze robisz? Jakie kursy, Dużo jak można skorzystać rzeczy. z twojej wspaniałej wiedzy. A no dobrze. To jeżeli chodzi o książkę, to trener Twojego psa znajdziecie Państwo. Na, to jest Książka ona jest na tej samej stronie, co na platformie, to znaczy domena strony to jest tytuł tej książki. Trener twojego psa.pl. I to jest książka, która tłumaczy. Co i jak zrobić od podstaw z naszym psem, którego mamy, jeżeli mamy jakieś kłopoty, albo jak bierzemy dopiero szczeniaka, czy chcemy się przygotować. Poza tym, właśnie wspomniana wyżej strona psa.pl Tam jest początki bloga, ale też nasz sklep z produktami dla psów selekcjonowany i testowany na naszych czworonogach. Kręcę też kursy wideo dla, dla moich podopiecznych, dla kursantów, dla osób, które nie mogą się do mnie dostać na żywo na konsultacje, i rzeczywiście w tym kursie uczestniczą też Polacy z zagranicy, dosyć tłumnie, bo teraz już chyba 12 tysięcy osób mamy łącznie na tych kursach, dwóch, które powstały do tej pory. Jeden bardziej podstawowy dla opiekunów szczeniąt, czy takich, którzy zaczynają ze swoim pierwszym psem. Drugi bardziej zaawansowany dla osób, które. Mają już jakieś kłopoty, i chcą zrozumieć, z czego one wynikają, i chcą wiedzieć, jak pracować z psami. A dodatkowo e, dużo darmowych webinarów, na które zapraszam, jeżeli są tylko cyklicznie organizowane, a o nich informuję na moim Facebooku czy Instagramie, bo dzielę się też wiedzą e, w taki sposób, że co jakieś 2-3 miesiące organizuję taki duży, bezpłatny webinar, na który zapraszam wszystkich Państwa z Waszymi czworonogami. Na jakiś wybrany temat. Ostatnio mieliśmy webinar dotyczący ciągnięcia na smyczy. Przed nami będą kolejne związane z reaktywnością psów i z problemami separacyjnymi, już w tym pierwszym półroczu. W związku z tym, jak tylko jest, taka, jest taki webinar, to bardzo o tym informuję na moim Instagramie i Facebooku. Najtrudniejsze dzisiaj pytania: psy czy ludzie? psy i ludzie. Zależy, którzy ludzie, ale i bez jednych, i bez drugich byłoby, byłoby niemożliwe. Kropka. Dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dzięki. I wszystkiego najlepszego. Bardzo dla was. dziękuję. Miło mi by było. Dziękuję.